odcinku było dużo o miłosierdziu, a jak miłosierdzie, no to oczywiście wiadomo, że łagiewniki. Ale zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka przechodzimy do konkretów, czyli do materiału z Ukrainy. Czy to się nagrywa? Tak. A dlaczego? Możesz kliknąć, żeby się nagrywało. A, to cześć. Pijemy kwas. Co? Nad brzegiem. Ty pijesz, ja nie piję. Rzeczki. Bo tutaj są fontaneczki. Największe do Europy, tak? Czy jedna z największych, czy największe? A na pewno największe pływające, bo to ponoć pływa. Dobrze, że kwas jest tylko po 10 hrywienek. I jest bezalkoholowy. I taki dobry, i taki zdrowy. Cześć, Olga, skąd ty się wzięłaś? No jak? Mama mnie urodziła. Mama cię urodziła? W Krzywym Rogu w Ukrainie. No, fajnie. A powiedz mi w takim razie, czy byłaś już w winnicy na tej największej w Europie pływającej fontannie? No, niestety, jeszcze nie byłam na tej muzycznej fontannie. No nie, tego jeszcze nie grali, żeby Polak opowiadał Ukraińce o atrakcjach w jej kraju. No nie. Ale wiesz co, jak kiedyś tam jeszcze będę jechał, to mogę cię zabrać. Chętnie, bo... Wiesz co, dużo słyszałam na ten temat. Tak? Coś nam dużo moich powiedzieć? Znajomych tam byli, tak. Że ona jest czynna około 10 lat. Mhm. Jej budowa trwała 2 lata. I to na to poszło około 100 milionów hrywen. Ona jest najbardziej atrakcyjna w nocy, kiedy odbywają się właśnie wystawy. Mhm. To takie połączenie fontanny, wody, światła, różnobarwnego, razem z muzyką. No i świetnie, no właśnie zrobiłem tam parę filmików, jak tak? Byłem. Zobaczmy, jak to wygląda. No i super, piątka. Do winnicy pojechaliśmy odebrać nową wolontariuszkę Ariadnę. Dobrze, że przyjechała, bo w kolejnym tygodniu mieliśmy dużo pracy, ponieważ mieliśmy do obsługi dwie placówki. Pomiędzy nimi była godzina drogi, także mogliśmy przy okazji wiele zobaczyć z okien samochodu. Ale przede wszystkim pomoc Ariadny była bardzo przydatna przez ten kolejny tydzień naszej pracy. Ariadna ubogacała nasze lekcje w grę na skrzypcach. Także jak uczyliśmy dzieci piosenek, to mogliśmy robić to w bardzo profesjonalny sposób. To wzbudzało ich duże zainteresowanie tak w ogóle. No to jesteśmy w Zorodyńce. I właśnie krążymy i szukamy kościoła. Tutaj z Kasią, o. No dokładnie. Chcemy dojechać do kościoła, a nie ma. Wszyscy ludzie wiedzą, gdzie jest, tylko my nie wiemy. No, bo wygląda jak reszta domów. No, wygląda tak samo. Ma brązową bramę. A to są same brązowe bramy i jest biały z niebieskim. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą! Niebieski kwiat i kolce. Zgodnie z zasadą koniec języka za przewodnika rozpytywaliśmy ludzi i dzięki temu dosyć szybko udało nam się znaleźć budynek, który został zaadaptowany na kościół. Tego się kompletnie nie spodziewaliśmy. Chyba pierwszy raz w życiu widziałem, że dom, który kiedyś służył pewnie ludziom za duże mieszkanie, został zaadoptowany na budynek kościoła. Hej, sokoły. Piosenka dzieli się na zwrotki. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Właśnie tam przeprowadzaliśmy nasze lekcje. Julian Tuwim. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. A to co znaczy? Kto nie złamał języka? A toczy się to tak krócice. Toczy się. Czeres gory. Czeres gory. C toczy się, nie? O, C toczy się. Kotyca. A, kotyce. Kotyce. Toczy się. Zjajana, zdyszana. Zjajana i szalna. Nie, nie. Zjajana to jest taka... Wyklaje. Zjajana. Tomliwa. Tak, tak, tak. Zjajana taka... Tomliwa. Jak ty biegajesz, a potem ty taka... Tomliwa. No, 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 takie, takie. Oddychaj do... Gdzie odejścia, odejścia. Aha, aha. Oddyszka, zdyszana, zdyszana, nie? Zadychasz. Zadychasz. Nagle świst. Nagle świst. Para buch. Para buch. Koła w ruch.
Kola w ruch! Ruszyła maszyna po szynach. Ruszyła maszyna po szynach. A dokąd? Na wprost! Na wprost! Po torze przez most. Po torze przez most. W szóstym armata! O! Ja tam nie. W dziewiątym same tuczone świnie. Naszych lekcji nie zamknęliśmy całkowicie w tym budynku. Często wychodziliśmy na zewnątrz pograć w piłkę, a Ariadna uczyła też dziewczynki układów tanecznych. Nasz czas na misjach to nie tylko przygotowywanie się do lekcji i ich przeprowadzanie. To również podziwianie natury i odpoczywanie na jej łonie, ale oczywiście aktywne odpoczywanie, takie jakie najbardziej lubimy. Spontaniczna sesja zdjęciowa, która odbyła się podczas naszej wizyty u innych wolontariuszy w miejscowości Tulczyn. Tutaj widzimy Marysię, wolontariuszkę, która przyjechała z Łodzi. Razem z Pawłem prowadzili zajęcia w Tulczynie. A tak pracujemy, bo się wyprodukowało tutaj super jedzenie, mięsko z cebulą, które tutaj już się gotuje i hit programu, ziemniaki z cebulą w mundurkach. Halo, Paula, co tu pani robi? Pani mieszaje. Dużo rzeczy mieszam w życiu. Aha. Takie prozaiczne rzeczy jak przygotowywanie jedzenia czy sprzątanie po posiłku nie były jeszcze chyba nigdy tak przyjemne. Pokażę, jak smakuje. Na ile podobne do mlecznego krowiego? 5 na 10 też. Czy ma jakieś obce zapachy? Nie ma opcji zapachów. To bardzo dobre. Jeśli od kozy bez zapachów. To znaczy, że bardzo dobra, zdrowa i czysta koza. Bo nieraz czuć kozie mleko tak. Ale jest dobre, to jest spoilerasty. Dobra, teraz. Często przyjeżdżaliśmy do tego domu, ponieważ jest to dom księdza Aleksandra, który był naszym opiekunem. Przed domem księdza Aleksandra spotkaliśmy duży krzyż. Kiedy poszedłem dalej, zobaczyłem figurkę Maryi. W domu księdza Aleksandra mieliśmy wyjątkowego gościa. Był nim ksiądz Michael. Ksiądz Michael przyjechał z Rosji, ale pochodzi z Afryki. Porozumiewaliśmy się taką mieszanką rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego. Zbliżamy się do końca tego odcinka. Na koniec niespodzianka. Na weekend pojechaliśmy do Kijowa na wycieczkę! A co tam się działo? Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzy razy tyle. Ale jazda. No. Ale to za pindala.